Siema mordeczki. Witam was na kanale Marcin Kotowski Fishing. Witam też swojego gościa. Zobaczcie, z kim dzisiaj jestem na rybach, z kim mi przyszło łowić. Darek Małysz, producent woblerów Dorado. Chyba nie trzeba nikomu, bynajmniej żadnemu pstrągarzowi, ciebie, Daruś, przedstawiać. Jest! Jest, jest! Dobry, dobry jest! Jest! Zaprosiłem dzisiaj Darusia na rybki. Ja może bardziej w roli troszeczkę operatora, ale nie omieszkam porzucać. Popatrzę, jak Darek łowi, Darek popatrzy, jak ja łowi. Mamy coś do przetestowania, ale na razie nie będę wam o tym nic mówił. Pochodzimy sobie po malutkiej, malutkiej rzece pstrągowej. Taki challenge robimy. Daruś chodzi z normalnymi przynętami, typu stick, typu inwajderek, klasycznymi, normalnymi wopkami. Ja dzisiaj mam okazję testować nowy produkt firmy Dorado. Całkiem nowy. Nie pamiętam nigdy nazwy. Powiemy później. Powiemy później. Chodzi o to, że to jest twitchowy wobler. Wobler do szarpania, do łowienia, głównie z prądem marzec, więc troszeczkę jeszcze taki może być problem pod kątem twitcha. Nie ten czas. Nie ten czas, troszeczkę jeszcze mamy przymrozki z rana, ta woda jeszcze jest zimna, ale ja podjąłem takie wyzwanie, ja chodzę z twitchem, ty chodzisz z klasycznymi woblerami, zobaczymy, co się sprawdzi, zobaczymy, czy jakaś rybka wyjedzie. Wiesz, podpatrzę, jak łowisz te pstrągi. Tak. Nie, na południu się łowi inaczej. Tak. A ja podpatrzę, jak Daruś łowi te pstrągi, a wy możecie podpatrzeć, jak my łowimy te pstrągi. Także jak chcecie podpatrzeć, jak my sobie radzimy, jak my sobie łowimy te pstrągi, jak nasz challenge wypadł pod kątem woblerów Dorado, typu klasyczny wobler, tak to nazwijmy, i wobler twitchowy, to zapraszam was na ten film. A z pewnością na koniec postaram się zrobić dla was tutaj z Darusiem jakieś konkursidło i będzie co nieco przynęt do łowienia, do wygrania. Także do wygrania, tak. Oglądajcie i się bawcie. No, musisz tam wejść tą piankę zrobić, nie? Nie, no mów. Aha, chyba ten dół chcesz zrobić jeszcze w dół. Jak nie, to ja tam zaraz tą piankę zrobię. Dawaj, może trochę. Bo tutaj niestety, ale no, kluczowe jest podejście, nie? Nie spłoszenie ryby, o tak powiem. To tak jak dzisiaj ten dzień widzisz, taki cały. Musiałem się wracać do domu. Teraz nie chcę nagrywać. To coś wróży. Jeszcze może być za szybko, wiesz? Najlepiej z wody, nie? Tu też masz już taką fajną tą trawkę, zobacz, widzisz? Z prawej. Po taką burtkę, nie?
tu powinna być pierwsza ryba na 100% już. Ajajaj. Ale świeży ślad był, wiesz? Może wczorajszy. O. Wiesz, tu w dobrym miejscu zawsze było tak, że był ten duży na środku, ale na granicach potrafiły być mniejsze. Więc jak się coś działo, to mogłeś złowić jakąś tam mniejszą, większą rybkę, nie? Często było tak, że podniósł ci się kaban ze środka, przerzuciłeś go metr czy dwa, wpadał w obler 30. Ale woda jest dobra, ja bym powiedział, że jest dobra woda. Chyba, że jeszcze nie chcą takiego. Nieraz gumkę chcą, nie? Ten twitch to taki letni potem, nie? Jak już one naprawdę wejdą. Jest. Dobry jest. Dobry jest. Od razu zebrał go. Ale ładna ryba. Się obwinął, no. Ale się obwinął. Sticker 7, ale pięknie go zebrał. A czekaj mi zdjęcie, muszę go odwiązać, bo tylko rzuciłem w dołeczek, dwa razy ruszyłem, mięciutko siadł. Zaraz go zbiął. Ładna ryba, taka na 5 dyszek. No widzisz. Żeby nie było, że nie ma. Czekaj, ładnie, zaraz go weźmiemy, zrobimy foteczkę i ładnie go wypuścimy pomału. Mhm. Tylko strasznie się obwinął, strasznie się kręcił. Mhm. Próbuję ci tu troszkę pomóc. No. O, dobra. Oj, ładna. Mamy. Oj, troszeczkę go tu zmęczymy, ja chyba aparacik wyciągnę i mnie aparacikiem nagrasz. Zobacz. Zobacz. A, widziałeś? Czyli Twitcha działają. Działają. Ten wcześniejszy okres, ale... Ładna ryba, ładnie. Puść ją. Chcę, wiesz co, kombinerki mam. A. Pod ręką. Chcę go delikatnie uwolnić. Chcę go tutaj nie... Tak. Nie kaleczyć za bardzo. Ładnie go zgarnął. Patrz, świeże kotwice, zapomniałem chyba nawet wziąć ten, ale chudziutki, nie? Ale jakiś bardzo wybiedzony to nie jest. Czekaj, bym ma żyłkę pod skrzydłem. O, i teraz go ładnie do wody daj. O, niech on sobie trochę dojdzie. Jest. Nasza przynęta. Widzisz ta płotka? Ta płotka mi pasowała, mówiłem ci, taka lżejsza jest, delikatniejsza na wędce mi pasowała. Błyska pięknie. Dobra ryba. No po to właśnie się tu przyjeżdża. No właśnie. Nie te 30-taczki, no. Tylko 50-taczki.
pięknie. Piękna ryba, no. Ale piękny jest. O, teraz to jest to, o widzisz? Seeker działa. Taki challenge zrobiliśmy. Daruś, klasyczne, Invader głównie dzisiaj. Tak. A ja twitchowo, co prawda bardzo zimna woda, jeszcze ten twitch nie odpalił. Ale jednak piękna ryba na dobre 5 dyszek leci do wody. Także puszczamy. Niech wraca do siebie, niech rośnie. Poszedł. Pięknie. Brawo mistrzu. Kurde, udało się. Nie no, mistrzu z drugiej strony jest, ale udało się. Jest, fajnie. No, dzień się taki, wiesz, nie zapowiadał za bardzo, ale może... Ale to też ja ci mówiłem, że to może się dopiero zacząć. Oby. To może się dopiero zacząć, bo dopiero wszystko lodowate, dopiero jest ta woda dobra. Wkładasz ręce, ta woda ma 0 stopni. Dopiero jest ta dobra woda, nie? Mhm. Ładna rybka. No jeszcze troszeczkę jak na tą wodę, to one potrafią być grubsze, ale ładna rybka. Dobrze jest. No z marszu takich się nie łowi, nie? No to ja już dzisiaj zadowolony, bo to miało dzisiaj być. No i jest, ja też zadowolony. To miało dzisiaj być. Ochrzciłeś ładnie sikerka. No, pierwsze łowienie moje, siódemką. Ale wiesz, ja to tak nieraz wrzucę w obler i wiesz, i widzę, że jest okej, okay, że można nim łowić, nie? A nieraz no nie pasuje ci coś, nie? Tak, no jak ci nie pasuje, to się nie da. Nie. A tu żeś dobre, naprawdę ci powiem, że dobre zrobiłeś, dobre zmiany. Bardzo dobre zmiany. Jest. Ja odejdę, bo to jest za dobre miejsce. Ty tam ufufu, bo ty stoisz teraz na dużo większym. Ja tutaj końcówkę obłowiłem, wiesz. Tam masz dobrą metę. A ja tak byle jak rzuciłem, ale fajna rybka. No taki 40, około 40. Grubasek ten, naprawdę grubasek. Wziął mi go, widziałem jak cień idzie na samym styku z brzegiem, wiesz. Widzieliście szybki hol? Już go wypuszczamy. Oj, damy jej troszeczkę odsapnąć. Bo normalnie się tu zamotałem. Wszystko mi się poplątało. I zaraz by tu się mogło coś wydarzyć. A szkoda rybki. O, niech się wypłucze. O, i teraz sobie płyn maleńki. Poszedł, ale poszedł. Pięknie. No i co? Rozkręcamy się. Jest druga ryba. Na szybko. I jednak ten twitch w tym marcu też potrafi działać. Jest! Aj! Spadł. Ale z jakiej płcizny widziałem, jak wyszedł mi za boblerem, płynął i go chwycił, wiesz? Taka pod cztery dyszki też rybka. Ale to się zdziwiłem, no to tu musi być dużo większy, gdzie ty stoisz. Tu nawet nie liczyłem, że z tej płcizny mi coś wyjdzie. Ale go gonił. A za tylną kotwiczkę go stryknął.
Ło, było branie. Ja nawet nie wiedziałem, że tu będzie branie. Ale mi pociągnęło. Na takiej płyciźnie, aż nie wierzę w to. No, to się zdziwiłem. Chciałem iść. Tu tak płytko jest. Troszeczkę olałem to miejsce. Szczerze wam powiem, że olałem trochę to miejsce. Bardzo płytko. Jak widzicie, wszędzie może stać fajna ryba. Naprawdę było dobre pociągnięcie. Musiałem wyjść za nim. A nic. Tak bywa, zepsułem. No normalnie to zepsułem. Ale wibot to pociągło. Jestem w szoku, tu nie ma w ogóle wody. Tu nawet po kolana chyba nie ma. Wyszedł na żer. Wyszedł na żer mieszkaniec tego dołka. Spadł, bo włączałem kamerkę. Kolejny na płyciźnie był. Ale nie duża rybka, taka ze trzy dyszki. Ale z jakiej płytkiej wody. Jestem w szoku. No niestety, włączałem kamerkę i dałem troszkę luzu. I w sumie druga rybka spadła przez kamerkę. No ale i tak bywa. Ale to przed chwilą co było, to był beton. Wyszedł mi! Trzydziestaczek, ty, one stoją na płyciźnie. Ja rzuciłem teraz między, zobacz, między dołkami rzuciłem na łachę. I gonił go. Ciemnuch taki, jak na jakąś płytką wodę wyszły, wiesz? Jest! Aj, spadł, ale nieduża ryba. Taki miarkowy, 30-taczek może. Chociaż tu przy szczytówce mi wziął, wiesz? To tak jakby był inny. I jasny był, a tamten był ciemny. Co tu się dzieje? Normalnie z płycis je ściągam, ty. Takie woda 20 cm. Ale tak, coś im brakuje, widzisz.
drugi raz. Ten już nie, taki 30. Patrz, no puknął, kurde ty, 3 razy już. Taki 30. Patrz i znowu, jest, znowu puknął. I spadł. Ty 5 razy brał. 5 razy brał. A to była inna ta ryba, co mi wczoraj spadła. Widzisz, to już 2, z jednego dołka, nie? My tu zawsze siedziały. A że się mnie nie spłoszył, no to było super. Ale niestety obydwie rybki spadły. One tak dziumbają, dziumbają. Troszkę duża przynęta dla nich. 7 taka, zobaczcie. To jest jednak kawał przynęty. 7 centów, no ale to jest na większe ryby przynęta. Myśmy chcieli łowić te małe, to ta 5 by była idealna. Ale świetnie to wyglądało. I zobaczcie, stoję tutaj i nie widział mnie. Był w amoku. A ja tu chcę dużego. Ja tu chcę dużego. Widziałeś? Zebrał coś, nie? Na samym środku, pomiędzy dwoma. No. Próbuj, pane. No, tam było zawsze grubo. I tu widzę, że napływ się ciekawy zrobił. Tu się zrobiło miejsce na kilka ryb, wiesz? Zobaczcie, klasycznie. Z jednej strony, z drugiej strony spowolnienie. O! I teraz tutaj, jakby siedział, to bum! Cisza? Nie wiem. Ale meta jest przednia. No, w ogóle jest tu tyle miejscówek, że jest co robić cały dzień. Tak, tak. No dobra, próbuj, próbuj. Tu na pewno jeszcze na szczyt musisz podać. Ja idę kawałek wyżej na inną. Piękna meta. Z grubą rybę. Troszeczkę kucniemy, żebyśmy nie byli widoczni. No, chodź tu. I próbujemy. Nic.
Troszeczkę trzeba... Oj, bo źle mi leciało. Troszeczkę trzeba zrobić główną rynnę. Troszeczkę trzeba zrobić z boku zawsze, pamiętajcie. O. Może wyjść gdzieś na łaszkę. I może nie chcieć. Tutaj przynajmniej gdzieś tam po głównej rynnie prowadzone. O, a teraz przerzucimy. Piękny napływ zrobimy. I nic. No to jestem zdziwiony. Jak już tu nie ma. Kończymy dzisiejszy dzień, pełen wrażeń. Co Darek? Trudna woda? Bardzo przyjemna, powiem ci. Ładna, ale trudna. No, to co, jak każda pstrągowa rzeka. Musi mieć jakieś stopień trudności. Trzeba trochę poznać, trochę się jakby do niej przyzwyczaić. Tak. Bardzo ważne jest, wiesz, jak się idzie drugi, trzeci, piąty raz. No wiesz, jak podejść, nie? Do każdej miejscówki. Jak jesteś pierwszy raz, no to wiele miejsc się po prostu zadeptuje. No tak, tak. Chociaż starałem się wystawiać te dobre mety. No oczywiście, ja mówię to tak no. W sensie ogólnym. No, to też jeszcze jest okres. Okres taki dosyć wczesny na taką wodę. Nie najlepszy, jak to mówią, okres pojedynczej dużej ryby. No i dzisiaj taka duża ryba była. No bo nie codziennie łowi się pstrąga na 50 cm. Dokładnie. Piękna ryba. W sumie mi tak, 4 rybki spadły. Nie, tak jakoś tam nie zależało mi za bardzo na nich. Dwie wyjąłem. Dwie fajne wyjąłeś, tak. Miałem dwa spotkania, takie jednego nie nagrałem, że wiesz, pociągnęło dolnik, więc to też pozytyw. To mogły być fajne ryby. Jednak ten Twitch wygrał. Ty bardziej klasycznym woblerem. Trzy miałeś wyjścia, ty miałeś na to pierwszy wyjścia. U mnie się nic nie działo, ale potem jak u mnie zaczęło się dziać, tak. To były ryby. A u ciebie się skończyły wyjścia. A u mnie się skończyły wyjścia, widać. Dzisiaj ten Twitch im pasował zdecydowanie lepiej. Mimo, że to nie ta pora, mimo, że to nie ten czas, to nie jednak wiem. Ta może płytka, szybka woda to wymusiła, że... To jest pozytywne, że za miesiąc, dwa, to może być naprawdę fajne łowienie. Może być jeszcze lepiej, ciekawiej. No i ten Twitch z pewnością będzie przeważał wtedy na pewno. Więc to też pokazuje, że warto inaczej zacząć łowić, warto popróbować trochę tego Twitcha, nawet w takim okresie, powiedzmy, niestworzonym dla niego. Kiedy wydawałoby się, że to nie bardzo ma sens, a jednak okazuje się, że nie miało sens. No i ten obiadek zadziałał. Ewidentnie między pierwszą a trzecią większość ryb wyjechała. Tak. I to też był taki czas, że one chyba wyszły, się ruszyły, bo ja w pewnym momencie się zdziwiłem, że one mi zaczęły brać między dołkami z 20-30 cm. Tak, ewidentnie się ożywiły. Tak, troszeczkę tych ryb gdzieś tam się popsuło, troszeczkę te ryby gdzieś tam pospadały przez kamerkę, bo to jak chcesz włączyć kamerkę, dwie ryby mi odpadły, jak chciałem włączyć kamerkę. No ale to tak zawsze jest, gdzieś luz, wiesz, szybki luz wędki, gdzieś tam nie zdążysz tego pociągnąć i spada. Dzień bardzo na plus. Tak. Fantastycznie. Super, szkoda, że mam tutaj daleko, częściej. No, ja jakby to tak, zapraszam. No wiesz, dwa razy w roku, jak mi się uda, to już jest super. Także challenge
wygrał, ty mi jeszcze raz przypomnij nazwę. Seeker. Seeker. Także challenge wygrał Twitch i Wobbler Seeker. Mi się spodobał. Bardzo i z pewnością częściej zawita na będę. No to super, te ryby będą tam. Tak. Pamiętajcie o lajku, pamiętajcie o subskrypcji. I co, widzimy się na kolejnym filmiku. No i tradycyjnie, jak z Darkiem, to nie może być inaczej. Konkurs będą znowu. Będą nagrody woblerowe. Tak, będą nagrody woblerowe. Znowu dwa komplety woblerów do Rado. Więc wpisujcie w komentarzu, że bierzecie udział w konkursie. I zachwyćcie nas jakimś ciekawym, śmiesznym, humorystycznym komentarzem. A ja wybiorę jeden, komentarz Darek drugi. I do szczęśliwców polecą nagrody. A może tym razem nietypowo, inaczej. Niech los zadecyduje. Możemy. Zrobimy los. Losowanie, ślepy tak, los. Tak. Niech ten ślepy los zadecyduje i wygra przypadkowa osoba, która po prostu skomentuje film. Tak najbardziej. O, jestem i tak niech za. Będzie. No, także pozdrawiamy i trzymajcie się. Do następnego.